Dzień dobry ludzie, z tej strony Pisa, to jest Let's Play Koło 2 runda druga. Jej. I przepraszam od razu za wszystkie jakieś moje prawdopodobnie następne kichnięcia, smarkania i dodatkowo jeszcze szczekanie psów. Ale tak, najpierw odpowiadam na te dwie przyczyny, smarkanie i kichanie. Otóż nie jestem chory, ale mam alergię na piórki i no, to chyba powinno się samo wyjaśnić. I trzecia rzecz, czyli szczekanie psa, dlatego że mam otwarte okno, jest to strasznie gorąco w moim pokoju aktualnie i po prostu nie ma szans, żebym cokolwiek z tym zrobił. Ewentualnie mógłbym sobie podłączyć wiatrak, ale wtedy byście mieli niesamowity szum. Więc no coś za coś, jak to mówiłem. No i dobra, jesteśmy w poziomie podwodnym. Tak swoją drogą, jak sobie tutaj tak nie wiem co robiłem, wygłupiałem się, zauważyłem, że tutaj przy tym pistoleciku jest celownik. Nie wiem po jaką cholerą tu jest, ale jest. Bo możemy strzelać tutaj! Prawie takie Shadow the Hedgehog, tylko że z kangurkiem K.O. Rozmawiam z tym gościem. Stary, nie denerwuj się tak. K.O. Żeby mnie uwolnić, musisz znaleźć torpedę i zniszczyć nią klatkę. Jak nie cierpię tych żółwi. Użyj przycisku w kierunku, aby nią sterować, oraz przycisk ataku, aby ją wystrzelić. Tam są takie ślamazarne. Przecież to jest w ogóle niepotrzebne. To jest po prostu wynerwiające. Dobra, gdzie jest wejście do tej torpedy? Chyba tutaj. Nope. Ja mam iść. Halo? Chyba gdzieś tu pamiętam taką mniej więcej drogę. Nope. Gdzie ja mam iść? O, diamenciki wcześniej tutaj nie znam. Nie zauważyłem. Nasze diamenciki kryształki, ale ja to wolę jakoś nazwać diamenciki. Ha. Znaczy tak. Na wpół bym to powiedział. O, dobra, tu jest jakieś wejście. Zaraz tu był. Len. Dzwonek. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy to powinno zniknąć, czy co. No dobra. Jak ja to mam wejść? Okej. Okay. Przyciskiem akcji wchodzę na to. No i chyba to rozwalimy teraz. Bye bye! Płyń! Aha, to nie znika. Spoko. Aha, tak to puszczam. Spoko. No nie! Znowu to zrobiłem. GG po prostu. No śmiechowe, że mogę to sobie tak zatrzymać, że tak nazwę. Pyk. Płyń za mną. Otworzę właz, abyś mógł przedostać się dalej. Stary, nie. Jest sanowa. Gdyby nie taka scenka. Ale nie, fajny beat. Fajna muzyka w ogóle. Nie jest za wesoła. Jest po prostu fajny. Płyń za mną. Otworzę właz, abyś mógł przedostać się dalej. Spoko. Co to było w ogóle? Dobra, załóżmy, że... A idź! W cholerę! Dlaczego ja nie dostaję za nich gwiazdek? To już chyba koniec. Spoko. Przepraszam na chwilę, ale muszę sobie tutaj powiększyć ten. O! Widzę, że mój mikrofon znowu się ściszył z jakiegoś niewyjaśnionego powodu.
Ale dobra. Okej. W sumie to muszę się tam... Nie, chyba muszę się tam wrócić, co nie? Nie, muszę dalej. God damn it. Jak to mnie? Mogę to rozwalić? Nie. No cóż, warto było spróbować. Cia. Chyba trochę nie zgrały się efekty świetlne, coś sądzę. No jakby to powiedzieć, nie pykło. Okej, okay, teraz nie wiem gdzie mam płynąć. Nie pamiętam tej sekcji gry kompletnie. Okej, okay, dostałem małe ała po dupce, ale... Ale to okej, okay, wszystko to się naprawi. Pyk. Szybko. To już mi nie mówi, że mam płynąć za nim. Jakbym tak nie wiedział, że mam za nim płynąć. Nie, tu! God damn it. Mógłby to być chyba nawet jakiś skrót, bym powiedział. Bo mnie by tak, wiecie, przycisnął przez tą... Ała. Przycisnął przez tą... ścianę. No, parę sekund by to zaoszczędziło. Kurde, niezłe tutaj... Straty speedrunowe. Znaczy straty. Nie, złe słowo. Speedrunowe... techniki. Wymyślam. Znaczy, to są takie moje gdybania. Ale no... Z tych gdybań też czasem można... coś fajnego... wywnioskować. Swoją drogą... pozdrawiam wszystkich, którzy byli na streamie, w którym... bawiłem się w speedrunowanie KO3. I tutaj taki malutki, niezbędny, co prawdopodobnie... zrobię też prawdopodobnie osobny filmik o tym, ale... na najbliższy czas... zawieszam streamowanie, żeby po prostu ogarnąć kompletnie już mój internet, ponieważ to co mam jak na razie to katorga jest, jeżeli chodzi o stream, jakikolwiek. Po prostu aż żal patrzeć, co się tam dzieje na tym streamie. Nie wiem, no po prostu muszę to ogarnąć, ale fajna rybka. Taka trochę niebezpieczna, ale chyba fajna. Ajajajajaj. Alergia. Nie polecam. Pixel. No dobrze, na podglądzie też to mam wszystko, więc jest okej. Okay. Mogę się tam jakoś przycisnąć? Nie. Kurde, ja po tym KO3 mam strasznie taką, nie wiem, manię teraz speedrunowania wszystkiego. Jakieś znajdowanie glitch czy coś. Co ja muszę zrobić? Gdzie jest to wejście na torpedę? Dobra, tu jest wyjście żółwia. Wyjście żółwia, Boże, jakiś film to zrobił. Wszystkie prawa zastrzeżone, nie kraść. O, tutaj jest coś. Wow, ile fajnych rzeczy. I nawet jest wódka. Chociaż to bym powiedział, że to jest bimber. Nie wiem, nie znam się. A może wino? No, czerwone to chyba wino. Okej. No i teraz trzeba jakoś uwolnić tamtego żółwia. Kurde, może to jednak nie mikrofon był za cicho, tylko ja byłem po prostu za cicho. Nie wiem, ja przez tą alergię też mam troszkę zatkane uszy. Nie ma to jak zwalić wszystko na alergię. Kurde, no próbuję cały czas przed tego żółwia... tutaj szybciej od tego żółwia wejść, ale no kurde, no... No, kurde, to żółwie to chyba teraz jakie GMO jest. No, żółwik. Aha, dobra, już myślałem, że nie mogę go zabić. Co tu się dzieje? Czy jest coś tutaj, jakiś secret albo coś? Nie, ten chyba poziom jest taki liniowy strasznie. Je, pieniążków. Co? To tyle? Serio? No dobra, następny poziom. Głęboki ocean. Naciśnij przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. Możesz strzelać tyle razy, ile zechcesz. Co?
Aj. Naciśnij przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. Ja pierdzielę, żółwiku, rubiu, zamknij. Razy, ile zechcesz. Zamknij się, żółwiu. Nikt cię i tak nie słucha. Wszyscy mają cię w dupsku. Ła. No bo jest checkpoint, ale że mogę strzelać tyle razy i zechcę. Kurde. A nie by było. Tylko jak... Na razie nie widzę żadnego powodu, żebym miał w ogóle strzelać. Ale no dobra, no, mi strzelać nie kazano. Okej. Jill. Dobrze, że przez wodorosty mogę przepłynąć bez zabicia się. Po tej grze, szczerze powiedziawszy, że nauczyłem się, że nie wolno mieć... Nie wolno się spodziewać, czy coś jest w ogóle... to obiektem stałym, czy nie? To jest przerąbane, ludzie. Okej, zmieszcza się, zmieściłem się. Ciekawy jestem, czy jest możliwe. Swoją drogą, tak cały czas mam uszkodzone te torpedy z jakiegoś powodu. O Jezu. Dobra, dobra. Just do it! Yes! To się nazywa skill! Po prostu. A nie jakieś tam farty, nie farty. Fart to... Można sobie pierdnąć co najmniej. A nie. Ło! 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 A propos pierdów. Ło! A, to mi nic nie robi, spoko. A i tak wolę to umijać. Omijać, nie umijać. The fuck? Aaa! Zielona Marś. Aha, ze mną też jakieś chyba... Nie, są właśnie, Jezu, nie umiem liczyć. GG Pixel, GG. Sobie poszczelam do nich. Kurde, ale... Jaki to musi być za mną taki ogon tych wszystkich torped, że tak w nieskończoność sobie mogę strzelać. Ale fajna maszyneria tutaj. Znaczy maszyneria, architektura. O. Do it! Mogę już skończyć ten poziom. No nie pykło. Co ja tu zrobić? Że tu mam leść. A! Dobra, tu mam leść. A, próbowali mnie zmylić, kurde, ale nie. Dziękuję za ratunek. Musisz na siebie uważać. Jesteś już blisko ośmiornicy. Powodzenia. Aha, mnie wypycha. Dankę. Dankę za powodzenia. I muszę iść i rozprawić się z ośmiornicą. Holy shit, tu. Aha, taka wielka skrzynia, tylko 4 monety tam były. Kurde, co za do dupy piraci. O, wyspa. Jakaś. Ej, to są tylko powiększone... no jakie lenistwo, to są tylko powiększone modele. Ja się tak nie bawię. Nawet to wino jest tylko powiększone, a tekstura i tak jest z słabej rozdzielczości. Nie polecam. Dobra. Będę rozwalał te... Swoją drogą nie pamiętam, czy ten poziom był w KO2. Pfu, w KO Challengers. Bo tak jakoś... Niezbyt mi się to przypomina. Nie sądzę, że PSP mogło takie wielkie obiekty. Znaczy, wielkie obiekty. Wielkie obiekty to tak, ale po prostu tak wielką mapę. Chociaż w sumie... Nie, każdy tańcowiec ma osobne mapy. Wszystko. Patrzyłem. Trust me. Dobra, ja się cały czas w dół. Zaraz. Bo teraz test jakości. Kurde, to też jest ta sama tekstura. Znaczy jedna tekstura. Nie ogarniam tych twórców. Na skrzynkę musieli dać kompletnie osobną teksturę tego Age, a tutaj dają jedną teksturę. No, nie ogarniam.
co za leniuchy z tych twórców, albo po prostu ta beczka była jedną z tych pierwszych, po prostu nie ogarniają twórcy. Tak swoją drogą to ja już nie wiem gdzie idę. Ale dobra. Powiedzmy, że idę do wyjścia. Nice! Głęboki ocean. Des. Ośmiornica, nice! No nie uda ci się mnie pokonać! Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. Jesteś dzięki za słaby na to. Ale jestem głupia. Po co ja ci to mówię? No właśnie, dzięki za to, że powiedziałaś mi jak cię pokonać. Dobra, raczej muszę jej unikać. Pokonać tej. Chyba, że chodziło o macki, a nie o kałamarnicę. Tak, o macki chodziło. Chyba. Nie jestem pewien. Dobra. Zaraz zginę prawdopodobnie. Tak, chodziło o maski. Dzięki. Dzięki, no haczu. O kurde, to ja teraz ta... O ja pierdzielę. A jaż mi się Rayman znowu przypomina. Lol. Dostała. Ale beka. Wolę tam nie próbować nawet wpłynąć. Dobra, prawdopodobnie tu się wytnie. Spokojnie, spokojnie. Musiało się kichnąć. Kurde, my teraz z Michałem mamy przerąbane, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ponieważ obydwoje mamy taką alergię na pyłki i... No, przerąbane. Więc naprawdę, obydwu nam wybaczcie, jak będziemy tutaj smarkać czy coś, albo narzekać na to, że nas szczypią oczy czy coś. Bo, no, przerąbane. Poza tym ludzie, którzy mają tą alergię, też powinni wiedzieć, jaka to jest katorga. O, jasny gwint. Nie polecam. Dobra, chodź tu, żółwiku. Fajnie, że on też w ogóle przynosi mi też... te, serduszka. Co, że jest fajne. Dobra, i teraz ci dam po dupsku ośmiornica. Czuj się. Można powiedzieć, że dostała ode mnie dupny cios. Chłe, chłe. Poz dla komaty. No nie wiem, czy mam niszczyć te małe ośmiorniczki, ale... Ale będę je niszczył, bo jestem okropny. Swoją drogą, tylko ja łapałem nad morzem ośmiornicę, jak jakaś wypłynęła. Chciałbym się dowiedzieć, bo na przykład, no, wiele razy mi się zdarzało, że zauważyliśmy, jak byłem mały w tym razie, bo teraz już jakoś mi się nie chce jechać na morze, a nawet jeśli to nie chce mi się wchodzić do wody, bo zawsze jest zimna. Ale to, to zresztą, ale chodzi o to, żeby nie spaść w błoto. Chodzi o to, że często po prostu widzieliśmy z siostrą ośmiorniczki takie malutkie. Chyba nie parzące z tego co pamiętam. Po prostu, które wypłynęły. Wywaliło je na brzeg. O Jezu! Ej, ona została zabita. No i zaraz dokończę historię. Porwali papugę! Gdzie lezie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! No to dupa. Porwali papugę. Ale tak, jeszcze dokończając tę historię, to po prostu łapaliśmy te ośmiorniczki na chwilkę, po prostu żeby się z im przeglądać z bliska, wiecie, do wiaderka czy coś, razem z wodą. Ja się brzydziłem oczywiście je dotykać, bo to było okropne.
No i po prostu, no i tak sobie łapaliśmy, no i to jest takie moje pytanie, czy też tak łapaliście, albo łapiecie ośmiorniczki, jak jakaś wypłynie. Chciałem się dowiedzieć, czy nie byliśmy jedyni. Wiedziałem, że też jakieś dzieci tak na plaży łapały, ale... No nie wiem, taki po prostu temat z dupy wyszedł. Znaczy, nie, no nie z dupy, bo przed chwilą walczyliśmy ze ośmiornicami. Meduzy! To są meduzy, nie ośmiorniczki, ja pierdzielę. Dobra, łapaliśmy po prostu takie malutkie meduzy. O. A, ja rozwalam. Gdzie mam iść teraz? Tak troszkę nie pamiętam. Ale gdzieś tutaj chyba powinno być jakaś kontynuacja czy coś. Swoją drogą. Ta latarnia jest podejrzana. Czekajcie, bo nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Po prostu nie byłbym sobą. Gdzie razie? Na kasę! Jezus Maria, jak się wystraszyłem! 3000 dukatów albo spadaj! Dobra, czyli się nie da. Kurde, taki ma... Ale nie wiem, popróbuję coś jeszcze. Gdzie mam iść? Może tutaj coś? Tak, tutaj. Pelikan jakiś tutaj jest. Hello? Przycisk akcji? Och, Kao, mój drogi przyjacielu. Wiesz, Kao, słyszałem, że masz problemy finansowe. Zaraz problemy. Muszę po prostu uzbierać sporo dukatów dla Bosmana. Chodź, pomogę ci. Jeden z pomocników Huntera, pirat, ukrył na mojej wyspie w wulkanie ogromny skarb. Jednak droga nie będzie łatwa, gdyż pirat zastawił mnóstwo pułapek. Musisz się spieszyć, aby dotrzeć tam przed nim. Wskakuj na mnie! Lecimy w tropiki! No to GG! Wakacje! Czy jesteś pewien? Tak! Jestem pewien. Urodziłem się na to gotów. Pyk. No, jesteśmy tutaj, sobie na wyspie. No i chodźmy. No ten się tam rozłożył, kurde śpi, no co za ham. Okej. O! Kasinka. Spoko. Hej, Kao. Widzę, że się już dostałeś na naszą wyspę. Wskakuj. Przeniosę cię dalej. Ale co za w ogóle logika? Naciskaj szybko przycisk akcji, aby lecieć wyżej. Pamiętaj jednak, że szybko się męczę. Po 5 machnięciach muszę na chwilę wylądować. Na miejsca? Gotowi? Start! W ogóle jaki ptak do dupy? Po 5 machnięciach już nie może lecieć. Poza tym... No co za logika? Przecież ty mnie tutaj przywiozłeś. To chyba powinieneś wiedzieć, że ja jestem... A! Na wyspie. Dobra, tu będzie okropieństwo, widzę. Na miejsca? Gotowi? Start! No... Nie umiem grać tak. Będę musiał się tutaj skupić ostro. Na miejsca? Gotowi? Start! No dobra. Jakby to zrobić? No, może mam się trzymać tych kratek jakoś. Dobra. Kurde, cały czas taki, nie wiem, to, no, god damn it. Na miejsca, gotowi, start. Dobra. No, jest! Dobra, GG.
A już myślałem, że mi się nie uda. Kurde, na PSP jakoś wydawało się to łatwiejsze. Bo to nie jest aż tak bardzo zmienione. Znaczy, w ogóle to nie jest. To są też darmowe gwiazdki, nice. To tak mi rób. Cie. Darmowe gwiazdki zawsze przyjmę. Gwiazdki Milky Way, hehe. W sumie zjadłem sobie. Do it! Ale dobrze, przynajmniej już zaczynam stąd. Szkoda, że nie mogę tu przeskoczyć. Gdzież w sumie? Hehe, skrót. Dobra, szkoda, że tu nie ma takiego szybkiego przejścia z kamery. Jak na przykład, nie wiem, w Mario 64 w sumie. Do it! Nice! Holy shit! Da się. Just do it! Yes. Okej. Okay. I did this. Nice. 3 gwiazdki zawsze przyjmę. Jeszcze tylko 4 i mamy kolejny upgrade. Mam nadzieję, że to będzie upgrade toczenia się. Bo na to najbardziej czekam. Okej. Okay. Proszę o rozwalenie tego. Nie no, spoko. 2 na 10 mi powiedział. O kurde, wchodzę w wodzie, zaraz zginę. Dobra, sądzę, że nie mogę się obijać o te pale, bo po prostu spadnę. LOL! Tak mi nie rób. O ty mały. No! Myślisz, że to tak fajnie? Jak dostaniesz po... Zombie. Zaraz się to jak Jackie Chan przyłożę, no. Ogarnij dupę. Kurde, jak taki badass trochę. Ale wyobraźcie, jakie to byłoby fajne, gdybyście tak powiedzieli postaci w grze, żeby zamknęła mordę, ona by to zrobiła. W Sonic Heroes by to było fajne. Jezu. Taki dźwięk dziwny był nagle i co? Dobra, na tą wyspę sobie pójdźmy, bo są gwiazdki! Jeszcze tylko jedna i mamy upgrade. Czegoś tam. W sumie już nie ma czego upgrade'ować poza naszym toczeniem się. Bo to by nie miało sensu, gdyby coś jeszcze się upgrade'owało. Oczywiście tam też pójdziemy, bo tam widziałem gwiazdkę. I? Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Jaką? Teraz atak ogonem jest skuteczniejszy. Ja pierdzielę, atak ogonem, zapomniałem o nim. No nie, no to jeszcze niestety musimy się pomęczyć i zdobyć kolejne 50 gwiazdek, żeby odblokować wreszcie mój upragniony upgrade toczenia się. W sumie ta wyrzutnia była kompletnie niepotrzebna. W sumie ta też. Jest kompletnie niepotrzebna. Jeżeli już tak myślimy. Chodź tu, cwaniaczku. Chodź tu, zaraz chciu. No. No, miło, no. Takiś kozak? No właśnie. 3 gwiazdki, ja nie mogę. Ale mnie teraz obdarowują tymi gwiazdkami. Ale fajnie. O, nasz kochany upgrade latanie. Siup. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. W sensie nie wierzę. Wtedy nie mogę touchnąć sky'a. O, co to? Halo, ja chcę tam wejść. Halo, coś... Co tu się dzieje? Nie, to chyba będzie pewnie jakaś scena z uciekaniem, znając życie. Przepraszam. A jednak nie. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, że się nie zaskoczyłem, ponieważ liczyłem. Co to jest? Strasznie malutki dom.
te bobry już nawet miały większe, więc to chyba, nie wiem, szczury powinny mieszkać. Dobra. Znowu ten koleś, który ewidentnie chce... Joki! Ej, to mogę tak teraz mu zrobić. Haha! Dobre to wszystko. Kurde, to teraz ja będę kozak po prostu. O nie. Mógł tam po prostu przelecieć, co? Goddammit, ale... Ale... Bo czy on tu podstęp? Kurde! Było blisko. Zbyt blisko. A co tu mogę zrobić takiego śmiesznego? Tu jest chyba jeden balon. On się chyba tu do mnie przybliża. Tak, dokładnie. Więc zróbmy tak. I tak. I egzystencja tego balonu jest kompletnie niepotrzebna. Chyba, że ktoś jest po prostu taki, że omija cały czas przeciwników. Co byłoby dobre na speedrun, tylko że wtedy musielibyśmy posługiwać się tylko i wyłącznie to, czy tak to nazwę, triple jumpem, a nie tym lataniem, bo to latanie ewidentnie tutaj pomaga. Widzicie go? Widzicie go? Tamten saniaczek. Chyba jak zdobędziecie wszystkie gwiazdki, czy tam chyba 250, to by macie też nieskończoność bumerangów, co też by pomogło, tylko szkoda, że właśnie, że KO2 nie może, nie ma coś takiego jak New Game Plus. Psiu! Aha, czyli przycisk akcji to przycisk skakania, cały czas zapominam. Okej. No nie! Jaki troll. Dobra. Easy. Jak mnie wnerwiają te pająki. Jak ja nie cierpię pająków. Okej, i tutaj już wyskakujemy. Wchodzimy sobie na tą trampolinkę. Wchodzimy tutaj, zbieramy kryształy i idziemy dalej. Wszystkie takie moje smarkanie będę się starał wycinać, tylko że no wybaczcie, jak coś takiego po prostu będzie. Okej, czyli teraz Rayman 3 pełną parą i uciekam przed lawą. Bardzo mi to przypomina dwie gry. Tak obecnie bym to powiedział. Frogera, chyba dwójka, z tego co pamiętam. I Raymana 3. O, ten pelikan nam pomaga. Z jakiegoś powodu... I z jakiegoś powodu on jest w tym wulkanie. Serio? Tylko tu mnie podwiozłeś? Co za cham. Prostak. Okej. Ło! O kurde, to był super pomysł, żeby skoczyć akurat w tym miejscu, ale okej. Just do it. Papa. Ło! Ale się wszystko wali tutaj. Okej, tutaj poproszę te kryształki. Dziękuję. Idziemy na niego. I... Ło kurde! Dobra, spoko, easy GG. Ciekawe, czy tego pelikana można gdzieś jeszcze, wiecie, zgliczować tak, żeby go w innych częściach gry mieć. Znaczy, w innych częściach. Nie chodzi mi tutaj, że o, w koło 3 będziemy mieli tego pelikana, tylko chodzi mi o miejsca, w których ten pelikan nie powinien być. No i odlatujemy. Aha, i teraz po 5 się nie męczysz. Dobra, ty mały... Nieważne. 3 gwiazdy. Kurde, gdzie ja minąłem? Wyspa skarbów. Ale, moi kochani, to już będzie niestety na tyle z Kangurka Koło Dwójki na dzisiejszy dzień. 55%, czyli już połowę gry mamy za sobą. No i tak, dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że wytnę te moje wszystkie smarki i tak dalej. Na razie i cześć! Pa, pa!